Witam, ja jestem Ruinator, a dzisiaj zajmiemy się pewnym sekretem. Jest to temat, o którym chciałem nagrać. Prawie, może nie od zupełnie samego początku, no ale już od bardzo wczesnego momentu mojego kanału. Tak naprawdę, gdy nagrywałem Machine Sonica, był to temat numer 2, który chciałem nagrać zaraz po nim. No i zabierałem się do niego, jednak postanowiłem nagrać go nieco później, gdy będę już tak dokładnie przygotowany. No i właśnie teraz widzicie efekty mojej pracy. No i nie jest to taki temat dla mnie zwykły, ponieważ jest to wielki sekret reklam, wielki sekret telewizji, być może nawet największy, czyli japońska reklama chusteczek Kleenex. No i teraz będzie właśnie o tym odcinek, o tej bardzo przerażającej, myślę, że naprawdę bardzo przerażającej, mogę to powiedzieć z całą pełnią tych słów, reklamie, która według wielu źródeł może być czymś bardzo złym, bardzo niebezpiecznym. Po prostu przejdźmy już dalej, drodzy widzowie. Wszystko zaczęło się wiele lat temu. W latach 80. prawdopodobnie w 1986 roku, jeszcze przed Machine Sonicem. Wtedy w Japonii pojawiła się oto ta reklama i bardzo szybko zaczęła budzić ogromne kontrowersje, a u niektórych nawet strach. Sama reklama była bardzo niepokojąca, dla wielu dziwna, dodatkowo dotykała tematu tabu, jakim dla większości Japończyków były tradycyjne wierzenia. Otóż dziecko ogr, widoczne w tej reklamie, rzekomo miało symbolizować jedną z istot pojawiających się w tych wierzeniach, czyli demona Oni. Wielu Japończyków wtedy uważało, że poruszanie takich tematów w reklamie jest niestosowne, a nawet zwyczajnie złe. Prawdopodobnie wtedy powstawać zaczęły legendy na temat tej oto reklamy. Sporo ludzi protestowało, a reklama została w końcu zdjęta z TV. Do samych legend przejdziemy jednak za chwilę. Teraz zajmijmy się samą reklamą i jej elementami, ponieważ jest tu kilka bardzo ciekawych rzeczy. Zacznijmy od analizy tego, co widzimy, potem zajmiemy się muzyką. Otóż w tej reklamie widzimy właśnie dwie postacie, odzianą na biało kobietę oraz dużo bardziej dziwną i niepokojącą postać. Widzimy istotę, która wygląda jak dziecko, ale jest z nią coś mocno nie tak. Otóż wyglądem przypomina ogra, a według niektórych nawet demona. Jest ciemnopomarańczowa, ma zielone włosy i róg na głowie. Istota przez cały film nie wykonuje prawie żadnych ruchów, kobieta za to delikatnie podrzuca chusteczkę i wykonuje kilka innych mniejszych właśnie ruchów. Tak naprawdę prawie cała reklama polega na tym, co przed chwilą powiedziałem, więc na pozór zachowanie tych postaci nie jest aż tak przerażające, co najwyżej nieco dziwne. To, co najbardziej mnie przeraża, to sam klimat tej reklamy. Postacie siedzą na jakimś sianie, a w tle jest jakaś ciemnopomarańczowa ściana. Chyba to jest ściana, po prostu można powiedzieć, że ciemnopomarańczowe tło. Ogólnie tworzy to bardzo dziwną atmosferę, ale jest jeszcze jedno, muzyka. Jest ona ważnym elementem wielu reklam, a do tej moim zdaniem pasuje idealnie. Muzyka użyta w tej reklamie nazywa się It's a Fine Day, co w tłumaczeniu na polski oznacza jest piękny dzień. Piosenka ta jest autorstwa brytyjskiego poety i muzyka Edwarda Bartona oraz Jane, która zaśpiewała ją w 1983 roku. Pierwotnie tekst napisany został jako wiersz. Na przestrzeni lat It's a Fine Day był przerabiany przez innych muzyków, a na jego bazie powstawały nowe utwory. Jednak mnie najbardziej zaciekawiła pierwsza wersja tej piosenki. Utwór ten w połączeniu z teledyskiem wprowadza mnie w bardzo smutny stan. Akcja tego teledysku dzieje się podczas II wojny światowej, a w skrócie przedstawia on historię matki i jej syna, którzy spacerują obok jakiegoś budynku, prawdopodobnie opuszczonej fabryki. Chłopiec jedzie w zabawkowym samochodzie, a jego matka wspomina dzień, w którym dostał on ten samochód od swojego ojca. Ojciec jednak wyjechał na wojnę, oni zostali sami, przynajmniej tak można wywnioskować z teledysku.
Tak więc, skoro dokładnie omówiliśmy elementy reklamy, możemy przejść do tego, co najmroczniejsze, czyli legend na jej temat i do próby odpowiedzenia na pytanie, czy jest czego się bać. Tak jak mówiłem nieco wcześniej, wielu osobom nie podobała się ta reklama w dużej mierze ze względu na wygląd dziecka, które ucharakteryzowane było prawdopodobnie na demona Oni. Sytuacja ta wywoływała oburzenie, a ludzie zaczęli uważać, że karą za poruszenie tematu tabu była klątwa, która padła na tą reklamę. Tak więc można powiedzieć, że w tamtym momencie narodziła się jedna z najciekawszych i najpopularniejszych japońskich legend miejskich. Warto wspomnieć, że demony Oni są utożsamiane z chorobami, klęskami i nieszczęściem. Powstała wtedy teoria, że patrzenie na tą reklamę przynosi nieszczęście, oczywiście przez to, że w tej reklamie jest demon i się na niego patrzy. A to dopiero początek, przygotujcie się, ponieważ dopiero zaczynamy tę teorię. W tym momencie podzielę teorię na trzy podczęści, ponieważ jest ich naprawdę sporo. Najpierw dokończę to, co już zacząłem, czyli teorię o powodach rzekomego nawiedzenia tej oto reklamy. Potem przejdziemy do teorii na temat tego, co się stało z ekipą kręcącą tą reklamę, a na końcu zajmiemy się tym, co podobno może się stać, jeśli ją obejrzymy. Tak więc wracając do pierwszej podczęści, istnieje jeszcze drugi powód, dla którego reklama ta miała stać się przeklęta. Otóż jest nim piosenka grająca w tle, o której już mówiliśmy. Pomimo tego, że tekst jest w języku angielskim, wielu uważa, że piosenka jest niemiecką klątwą. Słowa tej klątwy miałyby oznaczać po prostu w skrócie, że wszyscy umrą. Podobno słowa te wypowiedzieć miał jeden z członków ekipy produkcyjnej, zrzucając tym samym klątwę na reklamę. Tak czy inaczej, w jednej i drugiej teorii ekipie produkcyjnej przydarzyło się potem wiele tragedii. Właśnie podobno większość osób, które brały udział w produkcji tej reklamy, zmarła, w tym również dziecko grające demona Oni, a aktorka grająca kobietę Keiko Matsuzaka miała przejść załamanie psychiczne lub nawet urodzić dziecko, które było podobne do demona z reklamy, a niedługo później miała umrzeć. Są to już bardzo odklejone teorie, zaraz zobaczycie dlaczego, ale jak mówiłem, do ich weryfikacji przejdziemy za chwilę. Kolejne bardziej znane teorie dotyczą już samej reklamy. Podobno gdy oglądało się ją w nocy, zaobserwować można było dziwne zakłócenia. Ta część legendy popularniejsza stała się około 15 lat temu, gdy na YouTubie pojawiło się pewne dziwne wideo. Było to wideo przedstawiające samą reklamę. Podobno oglądając je o północy, spotykało się dziwne bugi, a nawet przerażające obrazy. Sam oglądałem i powiem wkrótce, co się wtedy stało. Zacznijmy jednak analizę od pierwszej teorii. Tak więc zacznijmy od teorii pierwszej, według której dziecko ucharakteryzowane było na demona Oni. Jak widać, wiele elementów się pokrywa, choćby róg na włosach. Dziecko nie posiada jednak oczu, troju oczu, jak oryginalny demon Oni, chociaż jakby miało je niby posiadać. W końcu co, przykleiliby mu koło wycięte z papieru? No chyba nie. Nie ma także szponów. Podobieństwo jest jednak dość duże, nawet powiedziałbym, że bardzo duże. Może nie stuprocentowe, ale wynika to raczej z braku możliwości zrobienia całkowitego podobieństwa. Znaczy teoretycznie by się dało, ale mogłoby to wyglądać dość śmiesznie i cały klimat reklamy poszedłby po prostu do wywalenia. Więc pierwsza teoria jest bardzo prawdopodobna. Dodatkowo dodam tylko właśnie taką ciekawostkę, że podobno inspiracją do stworzenia tej reklamy były postacie ten, przynajmniej ta postać pierwsza na pewno, oraz być może postać Sakura również z anime Urusei Yatsura. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem, ale no. No jest to o tyle możliwe, że anime to emitowane było od 14 października 1981 roku, czyli przed powstaniem reklamy, no a manga, na której podstawie to anime powstało, jest jeszcze starsza. W ten sposób możemy przejść do drugiej teorii, według której karą za poruszenie tematu tabu była klątwa. Tego nie jestem w stanie z całą pewnością stwierdzić, więc daję to wam, drodzy widzowie, do przeanalizowania. Może pomogą wam w tym fakty, które teraz przedstawię. Zajmijmy się więc teraz piosenką It's a Fine Day. Niewątpliwie jest smutna albo po prostu nawet creepy.
czy kto co tam czuje, ale co wyjdzie, gdy przetłumaczymy ją na niemiecki? Czy faktycznie wyjdzie coś strasznego? Sprawdźmy to! Es ist ein schöner Tag, Menschen öffnen Fenster, sie verlassen ihre Häuser nur für kurze Zeit. Es wird eine schöne Nacht heute Nacht, morgen wird ein schöner Tag. La 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 la, de da da di la 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 la, la da 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 la 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 la, de da da di la 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 la, la da da da. Jak widać, ta teoria jest raczej fałszem, po prostu jakąś, nie wiem, ktoś po prostu tak pomyślał, rozeszło się, taką plotką po prostu, no chyba, że chodzi o to, że była to jakaś starożytna pieśń, tak jak już chyba wcześniej mówiłem, że to była podobno jakaś pieśń ludowa. No ale nie znam jej dokładnie, więc no ciężko mi jest to stwierdzić, bo nawet nie wiem, o jaką pieśń chodzi, ale ja bym to uznał raczej w kategoriach plotki, tą teorię. No i teraz pora na kolejną legendę, tym razem dotyczącą tego, co stało się na planie filmowym tej oto reklamy. Dokładnie ze szczegółami wam nie opowiem, bo mnie tam nie było, ale jest kilka rzeczy, co do których możemy być pewni. Ale zacznijmy od tych, których jesteśmy niepewni. Po pierwsze, czy na planie reklamy doszło do nadprzyrodzonych incydentów? Tego nie wiem. Co się stało z większością ekipy produkcyjnej, również nie jest mi znane, ale możemy z bardzo dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, czy to, co według legend stało się aktorce, która grała kobietę z tej reklamy, jest prawdziwe. Aktorka ta, jak wspominałem, nazywała się Keiko Matsuzaka i nadal żyje, więc jedno już wiemy. Na pewno żyje. Były spekulacje, że z powodu tej oto reklamy, z powodu udziału w tej oto reklamie, przez długi czas przebywała w szpitalu psychiatrycznym. To raczej również nie jest prawdą, ponieważ zaraz po wydaniu reklamy była aktorką także w wielu filmach. Jednak tu możemy zauważyć pierwszy raz coś dość dziwnego. Z Wikipedii można się dowiedzieć, że po 1985 roku na ponad 10 lat zniknęła z produkcji typowo telewizyjnych. Aczkolwiek może być tam po prostu jakieś złe info, może nie uwzględniać każdego filmu, ja mogę być źle doinformowany. Co prawda jednak grała w tym czasie także w innych reklamach, jednak ta mogła wywołać na niej takie wrażenie, że chwilowo nieco mniej pokazywała się w TV, ale to już zostawimy, to tylko gdybanie. Co ważne, grała jednak w filmach takich typowo kinowych w tym okresie. Najważniejsze jest to, że nadal żyje i miejmy nadzieję, że ma się dobrze. Ale to nie koniec. Została jeszcze trzecia, najbardziej rozbudowana i prawdopodobnie najstraszniejsza część tej legendy. Otóż co się stanie, gdy obejrzymy tą reklamę? Wiem, że brzmi to dość głupio, ale posłuchajcie, drodzy widzowie. Teorii jest wiele. Jedna z nich mówi, że gdy o północy obejrzymy film na YouTubie przedstawiający oto tą reklamę, zaobserwować będzie można dziwne zakłócenia, bugi, zarówno wideo, jak i nawet audio, a w bardziej ekstremalnej wersji reklama zacznie zmieniać się w coś bardzo niepokojącego, jednak nie wiadomo dokładnie, co to może być. Znaczy, jakby są różne teorie, ale nie ma takiej jednolitej wersji. Na YouTube jest wiele filmów pokazujących, jak ten film o północy się baguje i zniekształca, no i w tych filmach te wideo się po prostu różni. Raz jest tak jakoś, nie wiem, zbagowane, że są po prostu rozmazane postacie, rozpikselowane, raz jest nieco inaczej, więc jakby nie ma jednolitej wersji, tak jak mówiłem. Ale czy te filmy są prawdziwe? Powiem tak, sam oglądałem tą reklamę o północy z moim kuzynem, Myszolem Ruinnym i szczerze, oprócz tego, że przedtem troszkę się cykałem, nie powiem, na przykład gdy kilka minut przed obejrzeniem zobaczyłem wazon po prababci przedstawiający Japonki ubrane w tradycyjne japońskie stroje, to miałem skojarzenia oczywiście z kobietą z tej reklamy, ale wiadomo, to była raczej w miarę normalna reakcja, ale wracając, nie stało się nic dziwnego. Chociaż możliwe, że popełniliśmy dwa zasadnicze błędy. Po pierwsze, oglądaliśmy tą reklamę na telefonie, a na większości filmów
Z tymi bugami widać, że jest ona oglądana na komputerze. Po drugie, według innej teorii efekt ten działa jedynie o północy z 1 na 2 listopada, z tym, że wtedy osoba oglądająca te wideo może zostać rzekomo nawet opętana. Są też teorie, które mówią, że reklama zawiera podprogowy przekaz i widząc go w połączeniu z muzyką, organizm odczuwa wielki strach i może wpływać się nawet na tą osobę tak bardzo dogłębnie. Sam oglądałem film w zwolnionym tempie, jednak nic się nie stało takiego, no chyba, że moja podświadomość coś wychwyciła, chociaż może nie chodzi tu wcale o tempo, a może po prostu nie ma czego się bać, ale to już tajemnica, którą ciężko zweryfikować na 100% i ciężko potwierdzić, czy ta reklama naprawdę jest czymś aż tak przerażającym. Na pewno jest bardzo dziwna, myślę, że jedna z najdziwniejszych i myślę, że nawet najstraszniejszych reklam w historii telewizji. Myślę, że na pewno, ale czy można ją nazwać nawiedzoną, przeklętą? Istnieje także dużo teorii, że na przykład były kasety z tą reklamą, które były przeklęte i działały tak jak ten film o północy z 1 na 2 listopada, ale tego nie wiadomo, jak mówiłem, tego nie można potwierdzić. Jeśli byście, bo widzowie, bardzo chcieli, jeśli ten film się będzie jakby dobrze wybijał, zostanie dobrze odebrany, to jeśli byście chcieli, drodzy widzowie, ja mogę nagrać odcinek, w którym oglądam tą reklamę o północy, ale mam nieco lepszy pomysł. Może lepszym pomysłem byłoby zrobienie kiedyś, ale nie mówię, że to będzie niedługo, live'a. Nie wiem, czy na pewno mi się uda to zrobić, ale właśnie zrobienie live'a z tej oto reklamy, z oglądania jej o północy. No i wtedy po prostu odpowiedzielibyśmy sobie na to pytanie razem, drodzy widzowie, tak ostatecznie, czy jest czego się bać o tej północy. No ale jeszcze tylko powiem szybko, że możecie napisać, drodzy widzowie, w komentarzu, jak wam się podobało, jaki sekret internetu chcecie następny, no i też oczywiście, czy chcecie live'y na moim kanale. Oczywiście również w opisie macie potrzebne linki do mojego Instagrama i kilka innych ważnych wiadomości, a ja zachęcam do subskrypcji, łapki w górę, jeśli chcesz, żeby ten film dotarł do większej ilości osób. No i bardzo dziękuję. Żegnajcie, drodzy widzowie.